No cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku z wszechstronnej serii o Minecraft. A dzisiaj mam dla was coś specjalnego. Słuchajcie, ale może najpierw zabiliśmy smoka. Dokładnie tak, zabiliśmy. Nieważne, że nie mamy zbroi, nic do jedzenia, mieczyk nie jest zniszczony, ale zabiliśmy, więc nie pytajcie się jak. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was coś specjalnego, i zresztą już z miniaturki oraz tytułu wiecie, jest to mini domek. Mini domek bardzo fajnie schowany i myślę, że może wam się ten pomysł spodobać, a przynajmniej kiedy prezentowałem wam domek pod ziemią, ten pomysł bardzo przypadł wam do gustu. I uwaga, gdzie ten domek jest? Czekajcie, gdzie ten domek jest? Gdzieś tutaj? Gdzie nie ma go? Ej, jak to? Tam? Nie, tam jest tylko obsydian. Bedrock znaczy. Gdzie jest ten domek? O, mamy przycisk. I co ten przycisk robi? No dobra, już doskonale wiecie, słuchajcie, ten przycisk otwiera tajemne przejście, które prowadzi wprost do domu, który jest ukryty, słuchajcie, w tej... w tym słupie obsydianu. No i cóż, nie wiem, czy ktoś z was kiedyś o tym myślał, chociaż wiem, bo były propozycje nawet, czytałem jedną propozycję, Roxus, buduj domek w kresie i od razu mi się z tym skojarzyło, więc może również ktoś miał na myśli taki właśnie domek. No i zaraz sobie do niego wejdziemy, słuchajcie. Jeśli chcielibyście więcej takich domków na kanale, jakichś ukrytych, schowanych, dziwacznych, przeróżnych, napiszcie komentarz i zostawcie łapencję w górę. Wtedy będę wiedział, że rzeczywiście chcecie taki content, więc pamiętajcie, łapencja w górę i komentarz i piszcie jeszcze komentarze, jakie jest zwariowane domki chcielibyście zobaczyć, ok? Dobra, to lecimy. No dobrze, jak widzicie, weszliśmy do domku, niestety przejście nadal nie jest zamknięte, jednak spokojnie, zaraz je zamkniemy ze środka. No i jesteśmy w piwnicy, w której znajdują się shulker boxy. Jest to taka przestrzeń magazynowa, mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, proszę bardzo, 24 shulker boxów, więc zdecydowanie jest to dużo miejsca i na pewno nam tego miejsca tutaj wystarczy, więc no właśnie tak, taka piwnica, która skrywa w sobie wiele shulker boxów. Dokładnie tak. No dobrze, możemy wyjść oczywiście do pomieszczenia głównego i proszę bardzo, to jest pomieszczenie główne, które no cóż, najwięcej rzeczy tutaj możemy robić, kraftować, piecykować, spać i tak dalej, i tak dalej. Więc jak widzicie, ten słup cały z obsydianu nie jest wcale taki mały i można go bardzo fajnie zagospodarować. Jedną bardzo ważną kwestią jest to, że smok musi być niestety zabity. Ponieważ jeśli znajdziemy się w takim domku i smok będzie szarżować, to niestety, ale obsydianu nie zniszczy, a zniszczy nam wszystko inne, co tutaj się znajduje, no oprócz może Ender Chesta, który ma chyba taką samą wytrzymałość co obsydian, więc... no dokładnie. No dobrze, co my tutaj mamy, słuchajcie? Główne pomieszczenie. Oczywiście trofeum, czyli głowa smoka, jak to w kresie powinno być takie coś. Po lewej stronie armor stand, który ma na sobie diamentową zbroję, po prawej żelazną. Na górze, zobaczcie, mamy dispensery, które wypluwają nam jedzenie, co prawda. Tutaj jest to źle zrobione, ponieważ jak klikniemy środkowy, to wszystkie trzy itemy po prostu nam wylecą, więc to jest tutaj źle zrobione. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejnego shulker boxa. Tutaj mamy, zobaczcie, trzy dodatkowe shulker boxy i pracownia, która zawiera w sobie crafting table, aż dwa piecyki, ponieważ piecyki to jest rzeczywiście dość istotna rzecz, więc lepiej mieć dwa, żeby przepalić sobie troszeczkę więcej tych rzeczy. No i oczywiście Ender Chest, którego możemy otwierać, jeśli shulker box jest nad nim, więc to jest ciekawa zależność też, bo nie wiedziałem, że możemy otwierać skrzynie, nad którymi są shulker boxy, więc teraz już wiem. No, dokładnie. Chociaż zobaczcie, tutaj mamy lianę i ta liana nam bardzo przeszkadza, więc możemy ją usunąć, ponieważ nie będziemy mogli otworzyć shulker boxa i ta ramka również tutaj. Więc niestety jest tutaj kilka niedopatrzeń, ale ta ramka w sumie nie jest nam aż tak bardzo tutaj potrzebna. Tylko shulker boxa, no ten też, kurczę, nie przemyślałem tego. Ale oczywiście idąc dalej mamy tutaj kowadło, shulker boxy od dołu. Jednak te liany są tutaj nam na nic potrzebne i myślę, że również te ramki na przedmioty też nam się nie przydadzą. Jeśli chcemy te ramki na przedmioty dać gdzie indziej, to może tutaj i powiedzmy tutaj dla przykładu. Okej, i teraz będziemy mogli shulker boxy otwierać wszystkie, tak samo z tymi na dole. Okej, dobra, tutaj jest miejsce niewykorzystane, zawsze możemy coś za ten bloczek włożyć, oświetlenie oczywiście, dwie kolejne skrzynie dodatkowe i tego miejsca magazynowego jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo, więc... No i oczywiście łóżeczko, najważniejsza rzecz, fioletowe łóżeczko w Minecraft 1.12, w którym bez problemu możemy się oczywiście wyspać. No dobrze, co mamy dalej, słuchajcie, to piętro następne i tutaj mamy pełnego, słuchajcie, pełen enchanting table, na który możemy
możemy zenchantować przedmiot na 30 poziom. Więc również jest to bardzo fajna sprawa, że to wszystko tutaj się zmieściło, bez pogrubiania tego supa obsydianowego, wszystko weszło idealnie. W ogóle widzieliście kiedyś mapę w kresie? Zobaczcie, jak się fajnie generuje mapa w kresie. Widzę to któryś raz dopiero, ale to cały czas robi na mnie wrażenie. Weźmy Game Mode 1 i weźmy mapę. Czekajcie. Map. Dobra, mamy tutaj. No i pyk. Pyk. Ha, fajna rzecz, naprawdę to mi się podoba. Później możemy sobie jeszcze zobaczyć, jak wygląda mapa w kresie na tych wyspach, co wy na to? Ale to pod koniec odcinka, dobra? Okej, to lecimy dalej. Kolejne piętro, jak już mówiłem wcześniej, zawiera pełen ender, enchanting table. Na górze mamy lampkę, tutaj mamy coś do alchemii, czyli zawsze możemy sobie pobrać wodę. W taki sposób mamy jeszcze tutaj studnię, zapomniałem wam chyba powiedzieć. Tutaj jest studnia, którą zawsze buduję takim sposobem, żeby zajmowała jak najmniej miejsca, więc zawsze możemy sobie wziąć wiaderko stąd i mamy nieskończone źródełko wody, więc bardzo fajna kompaktowa studnia, która zajmuje, no kompaktowa to już samo w sobie mówi, że mało miejsca zajmuje, więc nieważne. A tutaj mamy jeszcze te dispensery, które są na dole, no i cóż, szafa grająca, kociołek, brewing stand, no i skrzyneczka. Okej, no i to byłoby na tyle, oczywiście jeszcze jakieś przedmioty w ramkach, które coś mogą pomieścić. Tutaj jeszcze mamy doniczkę i to jest, następne piętro będzie najciekawszym, według mnie, które najbardziej mi się podoba i uwaga, 3, 2, 1, pyk! No właśnie, zobaczcie, jesteśmy zupełnie w innym świecie, gdzie my jesteśmy? Halo, halo. No właśnie, jesteśmy w piętrze, który zajmuje, inaczej, farma zajmuje całe to piętro i chciałem zrobić coś na wzór takiego ogrodu, gdzie gdziekolwiek się spojrzymy, mam po prostu jakąś roślinność, jakieś liście, zobaczcie, liany, więc tego jest naprawdę tutaj dużo. No i mamy chyba wszystkie rodzaje roślinności, chociaż nie jestem pewien. Mamy melony, dynie, zobaczcie, cocoa beans, czyli te kakao, dokładnie. No i co? No i nawet z Netheru mamy te brodawki. Tutaj mamy jeszcze papuszki, właśnie papuszki, które tworzą fajny klimat. Nie chciałem tutaj dawać ocelota, mimo iż są tutaj liany, ponieważ on może nam wszystko tutaj podeptać, więc raczej nie ma sensu dawać tutaj ocelota, nie ma sensu wpuszczać tutaj po prostu kota. Okej, okay, ale to nie koniec bajerów, ponieważ ten dom posiada jeszcze jedno piętro. Tak naprawdę tych pięter mogłoby być jeszcze ze 3, ale nie miałem za bardzo pomysłu, jak je wykorzystać, więc jeśli chcecie, możecie zabudować jakiś słup z obsydianu i wysłać to na minecraftmapy.pl, a ja tę mapkę chętnie przejrzę i te ciekawsze po prostu nagram. Dobrze, tutaj jest ostatnie piętro i proszę bardzo, mamy tutaj beacon block, który sobie bardzo, bardzo ładnie świeci, ale możemy go włączyć i wyłączyć. I to po to, żeby ten domek maskować, ponieważ ten domek ma być ukryty, schowany, sami rozumiecie? Ma być on po prostu niewidoczny. Jeśli taki beacon by świecił, no to wiadomo, zdradzimy swoją pozycję. A powiedzcie mi, kto kopie obsydian w kresie? No chyba mało osób, nie wiem, czy ktoś rozkopywał z was te supy obsydianowe, jeśli potrzebował obsydianu, może tak być w sumie, ale jeśli gracie może na jakimś serwerze, gdzie nie ma glifu, powiedzmy, w kresie, czy coś w tym stylu, nie mam pojęcia, no to zawsze możecie sobie ukryć taki domek po prostu w tej, no jak to nazwać, Boże, cały czas mi się kręci, no w tym słupie obsydianu. Chociaż jak nie ma grifu, to każdy może sobie taki domek zbudować, ale nieważne, dobra. No i cóż, możemy wejść sobie jeszcze do góry, proszę bardzo. Tej drabinki nie widać z dołu, więc bez obaw. Cały domek jest schowany i wygląda zupełnie tak jak te inne wszystkie tutaj supy. Co ciekawe, zobaczcie, to wejście nam tam zostało. Co zrobić, aby je zamknąć? Musimy zejść do głównego pokoju, do głównego pomieszczenia. Okej, zaraz wam pokażę. Tutaj schodzi się całkiem prędko, więc bez obaw. Okej. I tutaj znajduje się przycisk, zobaczcie, jak go kliknę. Dokładnie tak, przejście się zamyka. Jednak, słuchajcie, nie pomyślałem o jednej rzeczy. Jak ja zamknę przejście, to jak ja stąd wyjdę? Szczerze mówiąc, nie chciało mi się naprawdę bawić z czerwonym proszkiem, bo mistrzem czerwonego proszku też w sumie już nie jestem. Trochę rzeczy się pozmieniało. Próbowałem dać bramkę pamięci, memory, zbudowaną z dwóch tłoków, ale coś mi nie wychodziło, więc no szkoda. No i cóż, teraz mamy zamknięte przejście, nikt nie wie, że tu jesteśmy. Poza tym ten przycisk zawsze możemy zastąpić, powiedzmy, dźwignią i tą dźwignię po prostu popsuć, ponieważ tam również jest bramka memory. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda.
tylko nie do końca działająca tak jak chce, że po prostu klikniemy ten przycisk jeszcze raz, zobaczcie, to się nie otworzy. Kurczę. Dobra, ramki nie zniknęły, więc spoko. Ja, no dobra, powiem wam tyle, że jak wcisnę tamten przycisk, to przejście się nie otworzy niestety. Ale muszę wcisnąć dopiero jeszcze raz to. Widzicie? Taki myk. No dobrze, w takim razie spróbujmy się tam jakoś dostać tak, żeby nic tutaj nie popsuć. Będzie to trudne. Dobra, nie będę szaleć. Tak czy inaczej możecie tutaj położyć również dźwignię. I możecie bez problemu po prostu ją sobie wziąć, ponieważ jak widzicie zniszczyłem przycisk i cały czas wejście jest otwarte. No, więc tak to działa. Okej, no dobrze, w porządku. W takim razie to byłoby na tyle. Ciekaw jestem, jak przyjmiecie ten filmik, jak on się wam spodoba. Zobaczymy, czy minidomki jeszcze mają siłę przebicia. Haha, takie jeszcze skitrane minidomki z bajerami. Okej, wychodzimy stąd. No dobra, i jeszcze jedna informacja, ten domek możecie sobie pobrać bez problemu z minecraftmapy.pl. Już nie wrzucałem na stronę żadnej mapki przez 2 miesiące, więc teraz jeśli chcecie, możecie sobie pobrać, zobaczyć. I ja wam mogę tutaj schować jednego easter egga, zobaczymy czego znajdziecie, co? Okej, no dobra. Jeśli ktoś znajdzie, to niech napisze komentarz, ale on będzie dobrze schowany, więc uwaga. A, mieliśmy jeszcze wejść, zobaczyć na te odległe wyspy, czyli TP, Mapa Player, weźmy 1000... a nie, weźmy słuchajcie 500, 100 i 500. Okej. Jeszcze tutaj tych wysp nie ma, prawda? One się od 1000 zaczynają. Zaraz zobaczymy. One się zaczynają wcześniej, ale właśnie chciałbym wiedzieć dokładnie, w którym miejscu one się zaczynają, od której kratki. Więc jak my jesteśmy na tysiaku, to chodźmy może gdzieś tutaj, albo po prostu 900 na przykład. Okej, zaczynają się odtąd. No dobra, nie wiem czy widzieliście kiedyś na MC Edicie jak to fajnie wygląda, tu się tworzy taki okrąg wokół tej głównej wyspy, więc to generuje się naprawdę bardzo fajnie. Więc weźmy sobie jeszcze mapkę. Nie, ciebie nie chcę, chcę nową mapkę. Okej, i pyk. No nic specjalnego, szczerze powiedziawszy, no nic specjalnego, chociaż mapka mi się podoba. Fajne jest to, że tutaj jest taki szary kolor dookoła. No, a nie taki czarny, tylko taki szary. Fajnie wyglądają mapki w kresie. To muszę przyznać. No dobrze, w takim razie lecimy już chyba z... To już wszystko chyba, słuchajcie, co miałem powiedzieć. Chciałem jeszcze powiedzieć, że lecimy do Netheru, bo chciałem zobaczyć, jak w Netherze wygląda. Co wy na to? Chcielibyście zobaczyć, czy tam się w ogóle da? Bo z tego co wiem, chyba się nie da, nie? Ale czekajcie, weźmy ten. Spróbujmy się zabić. Chociaż nie wiem, czy to jest możliwe teraz, bo ja wziąłem gdzieś tam spawn pointa, z tego co pamiętam. Odcinek będzie troszeczkę dłuższy, ale czemu nie? Wiem, że wy lubicie takie... O, jest, udało się. Wiem, że lubicie, jak tak lekko przedłużam, ponieważ zawsze coś ciekawego możemy odkryć. Okej, weźmy obsidian. W sumie powinno się dać, bo nie pamiętam, że były jakieś blokady. Ale zobaczymy, bo przecież sufit Netheru jest, wiecie, zbudowany z bedrocka, więc się okaże. Pyk, 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 pyk. Okej. Elegancko. Może jakiś domek ukryty w Netherze, co? Albo, nie wiem, willa na przykład na górnej warstwie bedrocka mapy, nie? Bo wiecie, że można wejść na Nether. Wiecie. Pewnie, że wiecie. Kurczę, przecież ja mam tutaj widzów, którzy wiedzą wszystko, jak robię te quizy, te... O! Proszę bardzo. Tak wygląda Nether. Yeah! Jaki brzydki! Ale to dziwnie wygląda. Naprawdę dziwnie. Co te kształty znaczą? Bo to nie jest bedrock po prostu z góry, więc... O, okej, dobra. Słuchajcie, lecimy jeszcze do góry. Pyk, pyk, pyk. No to prawdopodobnie jest to, ale może to są jakieś grzyby? Nie, grzybów też nie ma na mapie. Nie mam pojęcia. Dobrze, w takim razie, jeśli nie wiecie jak wejść na Nether, to zachęcam do obejrzenia odcinka chyba ukryta baza w Netherze, czy coś takiego. Powiem wam tylko tak na szybko, że wystarczy perełka, pyk. I po prostu musicie stanąć sobie gdzieś, gdzie jest tylko jeden bedrock. O, właśnie tutaj. Najlepiej na drabince, czyli ladder. Ciach, ciach. Wiem, że przedłużam, kurczę, ale z drugiej strony wiem, że dużo osób o tym wie, a z drugiej strony wiem, że dużo osób może o tym nie wiedzieć. No i wyrzucacie jedną perełkę tylko, więc to jest naprawdę bardzo łatwe, idąc cały czas w górę na drabince, czyli W. No nie? No, więc pikuś. Dobrze, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!